To był piękny letni dzień. Słońce świeciło na niebie, a ptaki śpiewały w parku. Czułam się szczęśliwa, bo właśnie otrzymałam swoje pierwsze wynagrodzenie za pracę jako tłumaczka. Zdecydowałam, że czas jest na trochę zakupów, aby kupić sobie kilka nowych ubrań i wakacje nad morzem. Przez długi czas oszczędzałam pieniądze, by zrealizować moje marzenie. Poszłam do banku, aby wypłacić pieniądze z mojego konta oszczędnościowego. Kiedy dotarłam na miejsce, zobaczyłam, że moje saldo wynosi zero. Zemdlałam na moment, gdyż nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Po chwili odzyskałam przytomność i spytałam pracownika banku, co się stało z moim kontem. Pracownik banku powiedział mi, że ktoś wprowadził fałszywe dane, aby uzyskać dostęp do mojego konta i wypłacić wszystkie pieniądze. Zrozumiałam, że stałam się ofiarą oszustwa. Zadzwoniłam na policję i powiedziałam, co się stało. Funkcjonariusze zapisali moje zgłoszenie i obiecali, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby odzyskać moje pieniądze. Przeprowadzili także wstępne śledztwo i powiedzieli mi, że sprawą zajmie się Wydział do Spraw Przestępczości Internetowej. W ciągu kolejnych kilku tygodni policja przeprowadzała dochodzenie, ale niestety bez powodzenia. Oszuści nie zostawili żadnych śladów, a pieniądze zostały przelane na konto zagraniczne, co utrudniło sprawę. Byłam zrozpaczona, czułam się bezradna i nie wiedziałam, co zrobić. Zdałam sobie sprawę, że policja nie jest w stanie mi pomóc, więc zaczęłam szukać alternatywnych rozwiązań. Znalazłam prywatnego detektywa, który specjalizuje się w śledzeniu oszustów internetowych. Skontaktowałam się z nim i umówiłam się na spotkanie. Detektyw zaproponował mi, że zajmie się moją sprawą i spróbuje odzyskać moje pieniądze. Powiedział mi, że będzie potrzebował czasu, aby przeprowadzić dochodzenie i znaleźć oszustów, ale że ma duże doświadczenie w takich sprawach i jest gotowy do podjęcia wyzwania. Zdecydowałam się na jego usługi i przekazałam mu wszystkie informacje, jakie posiadałam dotyczące transakcji na moim koncie. Detektyw rozpoczął swoje śledztwo od analizy danych z mojego konta bankowego. Przeprowadził dokładną analizę transakcji i zidentyfikował kilka podejrzanych kont bankowych. Następnie skontaktował się z bankami, które zarządzają tymi kontami, aby uzyskać więcej informacji na temat ich właścicieli. Po kilku tygodniach pracy detektyw odkrył, że oszustwo było częścią większej sieci przestępczej, która działała w Europie Wschodniej. Była to zorganizowana grupa oszustów, która specjalizowała się w kradzieży tożsamości i oszustwach finansowych. Detektyw postanowił skontaktować się z innymi osobami, które padły ofiarą tej grupy oszustów, aby razem mogli wywrzeć większy nacisk na organy ścigania i przyspieszyć postęp śledztwa. Wspólnie udało się zdobyć więcej informacji na temat sposobu działania grupy i jej członków. Detektyw zdołał ustalić tożsamość lidera grupy oszustów i skontaktował się z nim w celu uzyskania informacji na temat moich skradzionych pieniędzy. Spotkaliśmy się w kawiarni, gdzie lider grupy przedstawił swoją wersję wydarzeń. Stwierdził, że nie był bezpośrednio zaangażowany w kradzież moich pieniędzy, ale miał kontakt z jednym z oszustów, którzy mieli dostęp do mojego konta bankowego. Obiecał, że pomoże mi odzyskać moje pieniądze, ale pod warunkiem, że nie będę donosić na niego do policji. Detektyw i ja byliśmy sceptyczni co do tych obietnic, ale zdecydowaliśmy się zaryzykować. Spotkaliśmy się z liderem grupy kilka razy, aby uzyskać więcej informacji na temat oszustów i ich działalności. Jednakże wciąż mieliśmy trudności w odzyskaniu moich pieniędzy. Zdecydowałam się na propozycję lidera grupy i zaczęłam działać razem z detektywem, aby odzyskać moje pieniądze. Przez kolejne miesiące prowadziliśmy prywatne śledztwo, zbierając dowody przeciwko oszustom i próbując wyśledzić miejsce, gdzie przechowywane są moje pieniądze. Jednakże, na drodze naszych działań stanęły korupcyjne przeszkody. Okazało się, że lider grupy miał wpływy na policję i sądy, dzięki czemu nasze śledztwo zostało zablokowane. Zaczęliśmy podejrzewać, że korupcja może być powszechna w tej części kraju, co utrudniało nam działania. Zdecydowaliśmy się skontaktować z lokalnymi działaczami społecznymi, którzy mieli doświadczenie w walce z korupcją. Dzięki ich pomocy udało nam się zyskać poparcie opinii publicznej i wywrzeć nacisk na organy ścigania. W końcu, po wielu trudach i przeciwnościach, udało nam się wygrać walkę z korupcją i przywrócić sprawiedliwość.
W końcu, po wielu miesiącach pracy i ciężkim śledztwie, udało nam się odzyskać moje skradzione pieniądze. Wraz z detektywem i lokalnymi działaczami społecznymi wywalczyliśmy dla siebie zwycięstwo nad korupcją i przestępczością internetową. Zwycięstwo to jednak nie przyszło łatwo i poza materialnymi stratami, wiele doznałam psychicznych. Miałam trudności z zaufaniem ludziom, a strach przed ponowną kradzieżą stał się moim codziennym towarzyszem. Jednakże, to co mnie najbardziej zmartwiło, to fakt, że mogłam paść ofiarą oszustwa. Zrozumiałam, że muszę uważać na to, komu ufać, jakie informacje przekazuję i jakie decyzje podejmuję. Mimo to, byłam szczęśliwa, że odzyskałam swoje pieniądze i że sprawiedliwość zwyciężyła. To był dla mnie trudny czas, ale dzięki pomocy detektywa i lokalnych działaczy społecznych, udało mi się przezwyciężyć trudności i wyjść z tego doświadczenia silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Po zakończeniu śledztwa i odzyskaniu moich pieniędzy, postanowiłam wziąć sobie na przyszłość nauczkę. Przede wszystkim, zaczęłam być ostrożniejsza w internecie i uważniej wybierać, komu udostępniam swoje dane osobowe. Przede wszystkim, zaczęłam korzystać tylko z bezpiecznych stron internetowych i przestałam klikać w podejrzane linki. Zrozumiałam też, że nie powinnam ufać ludziom, których nie znam osobiście, a zwłaszcza tym, którzy proszą mnie o przesłanie pieniędzy lub informacji finansowych. Postanowiłam także nauczyć się więcej o bezpieczeństwie w internecie, aby móc lepiej chronić siebie i swoje pieniądze. Przeczytałam kilka książek na ten temat, odwiedziłam strony internetowe i forum dyskusyjne, aby poznać sposoby, jakie stosują oszuści i jak można się przed nimi uchronić. Po odzyskaniu moich pieniędzy, postanowiłam skupić się na realizacji swoich marzeń. Chciałam odwiedzić kilka krajów, w których zawsze chciałam być, a także rozpocząć studia podyplomowe, aby doskonalić swoje umiejętności jako tłumaczka. Znów zaczęłam odkładać pieniądze na swoje konto oszczędnościowe, ale tym razem uważniej wybierałam sposób ich inwestowania. Zdecydowałam się zainwestować w akcje kilku stabilnych i dobrze prosperujących firm, aby zwiększyć swoje oszczędności i uzyskać dodatkowe dochody. Po odzyskaniu swoich pieniędzy, czułam się silniejsza i bardziej pewna siebie. Zaczęłam podejmować nowe wyzwania i zaczęłam działać poza swoją strefą komfortu. Przede wszystkim, zaczęłam prowadzić bloga, w którym dzieliłam się swoimi doświadczeniami i radami na temat bezpieczeństwa w internecie. Był to dla mnie nowy i trudny obszar, ale cieszyłam się z każdego sukcesu i nowych czytelników. Moje doświadczenie z oszustwem finansowym było dla mnie trudne, ale także nauczyło mnie wielu cennych lekcji. Nauczyłam się, jak ważne jest ostrożne korzystanie z internetu i jak chronić swoje dane osobowe. Nauczyłam się także, że nie warto tracić nadziei, że warto walczyć o swoje prawa i odzyskać swoje pieniądze. Dzięki pomocy detektywa i lokalnych działaczy społecznych udało mi się zwyciężyć nad korupcją i przestępczością internetową. Teraz, kiedy mam już za sobą to trudne doświadczenie, zdecydowanie jestem bardziej ostrożna i uważniejsza w internecie. Wiem, że muszę zawsze trzymać się zasad bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą oszustwa finansowego. Bycie ofiarą oszustwa finansowego było dla mnie trudne, ale nauczyło mnie wiele cennych lekcji. Nauczyłam się, jak ważne jest chronienie swoich danych osobowych i dbanie o swoje pieniądze. Nauczyłam się także, jak ważne jest działanie w obronie swoich praw i walka z przestępczością. Dzięki pomocy detektywa i lokalnych działaczy społecznych udało mi się wygrać walkę z korupcją i odzyskać swoje pieniądze. Teraz jestem bardziej ostrożna w internecie i staram się na bieżąco śledzić nowe sposoby, jakie stosują oszuści, aby chronić swoje dane osobowe. Mam nadzieję, że moja historia pomoże innym ludziom uchronić się przed oszustwem finansowym i nauczy ich, jak ważne jest ostrożne korzystanie z internetu i chronienie swoich pieniędzy.